dobry. Dzisiaj zrobiłem coś bardzo niezwykłego. Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na kolejny film w ramach wideovlogu Trzeba przeżyć kwadrans z magiem. Mirosław Antoni Glazik-Mak komentuje. Dzisiaj rano nagrałem film, w którym pokazuję, że rzucam klątwę. Po raz pierwszy w życiu. Nigdy tego nie robiłem. Nie jest to klątwa rzucona na jakąś konkretną osobę, ale jest to klątwa na tych, którzy niesprawiedliwie krzywdzą ludzi i zwierzęta. Nie była to dla mnie łatwa decyzja, ale jest to w ramach samoobrony tych zwierząt, które powierzone są mojej opiece. I myślę, proszę Państwa, że jestem tutaj sam, samotny w tej walce. Oczywiście wierzę, że wspiera mnie Pan Bóg i że Państwo również mnie wesprzecie. O co chodzi? To jest Biblia. Odkładam ją teraz. A odwołam się do znanej pracy Anny Engelking, Klątwa, rzecz o ludowej magii słowa. Otóż jeden z rozdziałów poświęcony jest klątwie innych osób. No kto może klątwę rzucić? W zasadzie każdy, ale nie każda osoba ma taką moc. Kiedyś papież mógł rzucić klątwę na przykład na władcę, który niesprawiedliwie gnębił poddanych, źle żył i nie chciał się poprawić. Teraz klątwę może rzucić mag, może rzucić jakaś osoba, która ma moc, żeby ta klątwa była skuteczna. Posłuchajcie, co w tej pracy naukowej, powtarzam, jest napisane. Klątwa to siła, siła wszechmocna, działa. Które klątwy, przez kogo rzucone, mają największą moc? Największą moc mają klątwy rzucone przez osoby najbliższe, z którymi jesteśmy najbliższej więzi emocjonalnej, uczuciowej i duchowej. Zatem rodzice mogą rzucić na swoje dzieci i odwrotnie, ale temu poświęcę osobny rozdział, a dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, że kto może rzucić? Na przykład mężczyzna wypiera się nieślubnego dziecka. Klątwa to siła wszechmocna działa. W rokoszu był Kurzeliński, zaklęła go kobieta, z którą miał dziecko. Dalej, sąsiad przysięga fałszywie dla zysku. To i klątwa, to i przysięstwo, krzywe przysięstwo, to też mówię, do 9. pokolenia Pan Bóg każe za to. I to jest prawdziwa prawda. Kolejny przykład. Sąsiadka rzuciła urok na dziewczyny. Ja byłam panienką, zajechaliśmy kopać kartofli i przyszła taka sąsiadka, że miała syna i tak do mnie: o, jaka ty ładna, jaka ty piękna, będziesz moją synową. To powiedziała i poszła, a mnie od razu ziewy wzięli i ziewam zawroty i na wymioty mnie zrywa i mówię: tato, chyba ona mnie zauroczyła. No i poszliśmy do takiej babki. I dalej, mężczyzna jadący wozem odmawia pomocy idącej pieszo kobiecie. Tu jedna kobieta szła z piszcząca i prosiła jednego, żeby ją podwiózł. On wypił, był bardzo ryzykowny. A co ja dla was konia na loterii wygrał? A ona mówi: bodaj ci zdechu. To takie przykłady, fragmenty właściwie przykładów. Przyjrzymy się im w swoim czasie. A dzisiaj chciałem powiedzieć jedno. Jak można te wszystkie tutaj przykłady podsumować? Otóż jednym zdaniem. Klątwa wypowiedziana przez człowieka niesprawiedliwie skrzywdzonego dotyka tego, kto krzywdę wyrządził. Tak. Tak. Proszę Państwa, nie wyrządzajmy krzywdy. Nie krzywdźmy przede wszystkim ludzi. Nie krzywdźmy swoich najbliższych, sąsiadów,
a dużo tego zła się na świecie obecnie dzieje. Bądźmy życzliwi, bądźmy sprawiedliwi. Nie krzywdźmy, jak dzisiaj apelowałem o to, i w tej sprawie po raz pierwszy ja odwołałem się do mocy klątwy. Nie krzywdźmy zwierząt domowych, zwłaszcza psów i kotów, które od tysiącleci, może od milionów lat, towarzyszą człowiekowi, wiernie mu służąc. One nie zasługują na te krzywdy, jakie im ludzie wyrządzają. A ciebie, drogi widzu, proszę cię, wspomagaj ten kanał i to, co robię. Pomożesz mnie, nam, naszym psom. Chcę, żeby te psy miały tu swój dom. Dopóki ja żyję, poświęcę im swój czas i swoje siły. Ciebie, Boże, proszę o łaskę dla mnie i dla tych biednych stworzeń. Ciebie, drogi widzu, proszę o to, zrób co możesz, a więc oglądaj ten film i inne na ten temat. Subskrybuj kanał mój, lajkuj, udostępniaj innym, wykorzystaj dzwoneczki, wszelkie możliwości popularyzacji tego filmu. Z góry ci dziękuję. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże. Do zobaczenia na kolejnym odcinku filmu.